Beata Tyszkiewicz przeszła zawał i zniknęła z życia publicznego. Córka właśnie przekazała, co teraz się z nią dzieje. Już niedługo Beata Tyszkiewicz świętuje swoje 85. urodziny. Niestety, jedna z najwybitniejszych polskich aktorek od jakiegoś czasu unika mediów i blasku fleszy. Teraz głos w tej sprawie zabrała córka gwiazdy. Beata Tyszkiewicz świętuje swoje 85. urodziny. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że Beata Tyszkiewicz wzbogaciła polską kinematografię o wiele niezapomnianych aktorskich kreacji. Mogliśmy ją podziwiać w roli Izabeli Łęckiej w ekranizacji Lalki, czy patrzeć, jak odgrywa doskonale wszystkim znaną Klarę z Zemsty. Później artystka wciąż pojawiała się w mediach, a wielu telewidzów doskonale kojarzy ją z roli jurorki w programie Taniec z Gwiazdami. Niestety, od pewnego momentu jedna z największych dam polskiego kina unika ścianek i występów publicznych. Okazało się, że za wszystko odpowiedzialne są jej problemy zdrowotne. Beata Tyszkiewicz ma za sobą poważne kłopoty ze zdrowiem. 6 lat temu media wstrząsnęła druzgocąca wieść o zdrowiu gwiazdy. Aktorka przeszła zawał serca i wylądowała w szpitalu. Niestety, to wcale nie koniec dramatycznych informacji. Podczas wizyty w placówce Beata Tyszkiewicz usłyszała przerażającą diagnozę lekarzy. Okazało się, że w celu poprawienia jej stanu zdrowia niezbędne jest przeprowadzenie zabiegu udrożnienia tętnicy wieńcowej. I choć operacja ta wiązała się ze sporym ryzykiem, aktorka zdecydowała się je podjąć. Całe szczęście wszystko przebiegło zgodnie z planem, ale sytuacja ta sprawiła, że gwiazda zniknęła z życia towarzyskiego i zrezygnowała z występów w mediach. Teraz na temat jej obecnego samopoczucia wypowiedziała się jej córka. Córka Beaty Tyszkiewicz zdradza prawdę o jej stanie zdrowia. Od czasu operacji Beata Tyszkiewicz mieszka w swoim mieszkaniu w centrum Warszawy, a jej decyzja o wycofaniu się z polskiego show biznesu jest powszechnie respektowana przez jej bliskich. Całe szczęście w tym trudnym dla niej okresie aktorka może liczyć na wsparcie rodziny, w tym jej najstarszej córki Karoliny. Teraz dziewczyna ujawniła, jak obecnie czuje się jej znana mama. W rozmowie z dziennikiem Fakt, Karolina Wajda zdradziła, że aktorka czuje się bardzo dobrze i obecnie nie skarży się na żadne problemy ze zdrowiem. Dziewczyna żałuje jednak, że jej mama nie chce przeprowadzić się do niej, aby mogły ze sobą spędzać więcej czasu. Mama czuje się znacznie lepiej. Ma w sobie mnóstwo radości życia. Widzi świat w pozytywnych barwach mimo niedogodności wieku. Jest w świetnej formie umysłowej i nie brakuje jej poczucia humoru. Żałuję, że tylko ja tak na co dzień mogę z niego korzystać, bo wciąż nie chce się do mnie przeprowadzić.